Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 25 sierpnia. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie świętego Ludwika IX Króla, patrona franciszkańskiego zakonu świeckich, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, podobnież najwięcej wierszy, najwięcej utworów literackich, najwięcej piosenek i dzieł sztuki powstało na ten temat, czego ludzie najbardziej pragną, a najbardziej pragną miłości. W związku z tym najczęściej wyśpiewują i przedstawiają na zewnątrz to, co mają w środku, czyli swoją miłość. Z tym, że mówiąc o miłości, czasem możemy gdzieś tam dojść do nieporozumień, dlatego że są różne rodzaje miłości. Inaczej kochamy nauczyciela w szkole, inaczej kochamy swoich rodziców, inaczej rodzice kochają swoje dziecko, inaczej chłopak kocha dziewczynę, dziewczyna kocha chłopaka, inaczej kochamy psa, inaczej kochamy ojczyznę, inaczej kochamy Pana Boga, no i inaczej również kochamy siebie. A cały czas określamy tym samym słowem miłość. I gdybyśmy jednak chcieli streścić całe Pismo Święte w jednym słowie, to właśnie to słowo brzmiałoby miłość. I trzeba ogromny komentarz do tego, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy kochać, w sposób uporządkowany. Oczywiście, kiedy rodzice kochają swoje dziecko, to czasem zdarza się, że stawiają różne bariery. Jest to taka mądra miłość. Dlatego, że nie chcą rozpieszczać swojego dzieciaka, żeby ono robiło to, co chce, tylko jednak to, co powinno robić. I dlatego taka mądra miłość jest rzeczywiście w cenie. Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o największym przykazaniu i właśnie największym przykazaniem jest miłość. Kochać Boga ponad wszystko, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, wszystkimi środkami, całym sobą i kochać bliźniego tak jak siebie samego. I zacznijmy od końca. Jeżeli ktoś nie kocha siebie albo kocha w sposób nieuporządkowany, na przykład jest narcyzem, który jest wpatrzony w siebie, jest zakochanym w sobie, albo na przykład gardzi sobą, i ma mnóstwo różnych kompleksów, to taka miara nie będzie zbyt obiektywna. Pismo Święte mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego. Chodzi o taką uporządkowaną, właściwą miłość do siebie. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli wpierw nie pokocha się bliźniego, którego się widzi. Łatwo jest mówić, że ja kocham Pana Boga, ale nie dostrzegać potrzeb moich braci i sióstr. To jest niewłaściwe i o tym mówi święty Jan w swoim liście. A więc, kochani, musimy zacząć od siebie. Harmonia w nas, podejście do nas samych w sposób taki uporządkowany. I później tą uporządkowaną miarą powinniśmy kochać drugiego człowieka po to, żeby później kochać Pana Boga w 100%. Mamy kochać bliźniego ze względu na Pana Boga. Albo inaczej, taką dobrą miłością, jaką Bóg nas ukochał, my powinniśmy również kochać innych. Kochać bliźniego ze względu na Pana Boga. Nie ma w tym jakiejś takiej ujmy co do naszej miłości do drugiego człowieka. Wprost przeciwnie, jest to nobilitacja. Kochając tak jak Pan Bóg drugiego człowieka, miłością bezwarunkową, miłością bez granic, to po prostu jest chyba szczyt miłości. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. Czyli kiedy Pana Boga masz w centrum, kiedy Jego kochasz ponad wszystko, to również kochasz bliźniego i w sposób taki właściwy podchodzisz do siebie. A więc to przykazanie jest bardzo spójne i bardzo nam wszystkim potrzebne. Oczywiście jest to wstęp do tego, co Jezus próbuje powiedzieć później. Mianowicie chce powiedzieć na początku, kochaj bliźniego jak siebie samego, a później Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem. Czyli później nie będziemy już my miernikiem tej miłości, tylko Pan Jezus, Jego miłość będzie miernikiem, kiedy Jezus odda życie na krzyżu, po to, żebyśmy my również potrafili poświęcać się, ofiarować swoje życie dla braci. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.